wielkim słowniku języka polskiego trudno znaleźć słowa, które się zaczynają na literę X albo Y. Ale można znaleźć na przykład Yeti, yerba mate, Yorkshire, terrier, czyli nie mają one wiele wspólnego z językiem polskim, są do naszego języka importowane. Natomiast jeśli chodzi o ekonomię, to posługuje się ona tak zwaną efektywnością typu X i efektywnością typu Y. Efektywność typu X wiąże się z przedsiębiorstwem i z możliwością wykorzystania przez przedsiębiorstwo wszystkich czynników wytwórczych, które ma w swojej dyspozycji, które służą danej technologii, aby za ich pomocą wykonać jak największą liczbę produktów. Czyli to jest efektywność pokazująca, że w długim okresie można każdą wielkość produkcji wykonać najtaniej. Dopełnieniem tej efektywności typu X jest efektywność typu Y. Ona z kolei przenosi przedsiębiorstwo na rynek i pokazuje, jaki sposób, czyli jest miarą tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo radzi sobie z warunkami rynkowymi, ażeby można było maksymalnie wykorzystać postawiony przez siebie cel. Na ogół to chodzi o zysk i rentowność.